I know we've had our difficulties this year, but don't let that ruin our Christmas. As a family, we have each other. We should remember our friends and our faithful employees we have lost. I'm not sure how you expect to win another term in the Senate with speeches like that. Dad. Alistair, could you bring another bottle of Burgundy, please? And on your way, could you turn on the Christmas lights? Certainly, sir. Dziś chciałbym zacząć jednym naprawdę bardzo ważnym pytaniem. Czy wam też jest tak gorąco jak mi? Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Sherry, zapraszam na kolejny odcinek z Luciusa. Dzisiaj mamy atmosferę świąteczną, przynajmniej płomieni nie ma za oknem. No i prawdopodobnie pierwszym moim celem będzie Lokaj, ponieważ odłączył się od rodziny. I tak coś czuję, że to będzie to. Mogę przybrać wiele form i mieć wiele zastosowań. W stanie stałym odpowiadam czasem na upadek całych gromadek. Czy mogę skorzystać z rowerka? Chciałbym zobaczyć, jak się nim jeździ. Moim zadaniem jest zjechać na dół. Ciekawe, czy można dostać ochrzan za ten rowerek, że zostawi się go gdzieś w domu. No, zjeżdżanie po schodach takim rowerkiem, no... A ja muszę się udać tutaj chyba też. Czekajcie, bo to jest naprawdę niewygodne sterowanie. Naprawdę. Dobra. Czy ja mogę z kimś porozmawiać? Nie mogę. Mogę. Siema. Pogadajmy. Ej, czemu nie chcesz ze mną gadać? Wiesz co? Zlewasz mnie, tak? Dobra, wiem, kto będzie następny. A ja się muszę udać tutaj. Rowerek uniwersalny, z tego co widzę. No i tak, tak jak myślałem. Cześć! Witam cię bardzo serdecznie w mojej kuchni. I zaraz będziesz na nim głównym. No siema, morda. Co ja mogę? Play outside, be careful. The ground can be very slippery. Hello, young master. Dobra, to ja sobie przeczytam, co mogę z nim zrobić. Nie pamiętam, pod którym miałem. Dobra. O, jest. To? Alice. Tak, on Alistair. Kamerdyner Alistair. Wygląda na to, że wszyscy są na wigilijnej kolacji w jadalni, tylko Alistair jest gdzie indziej, tak jak mówiłem. Być może uda mi się znaleźć sposób, aby pozbyć się go na zewnątrz. Dobra. O. Czyli muszę się bawić na zewnątrz i skręcić kostkę, czy co? Bo on mówił coś, że na dworze jest ślisko. Ja tutaj zmontowałem wcześniej jakieś urządzenie. Ciekawe, czy może to się przyda? Tym razem? Ale nie, tu nic więcej na razie nie widzę, żeby można było zrobić. Muszę go wyciągnąć na zewnątrz. Tam. Tu coś jest. Wow. Dostałem kolejne osiągnięcie. Sporo ich jest. No dobra, czy ja mogę zbić jakąś szybę? Albo coś w tym stylu? A jakbym to włączył? Nie da się. O! To z tym.
Okej. To wolę schować. A jakby jakimś cudem walnęły korki, albo te lampki się popsuły, bo to chyba o to chodzi. Gdzie te lampki... Jest ta wrona, mają przewód. One idą dookoła domu. Ale on miał je włączyć, jeżeli one są włączone... O! Dobra, udało się. I teraz... To podsunęło mi pewną myśl. Powinienem być ostrożny, zimą na zewnątrz może być ślisko. Czy mam coś, w czym można nosić wodę? Tak, mam, tylko trzeba najpierw napełnić to wodą raczej. Tutaj jest utility room. Bomba. Całkiem nieźle. What's with the cable? You're not playing with me, are you, Lucius? Aha. A teraz już się nawet nie chcą świecić lampki. Ale dobra, sam się nie wywalę. Chodź. Alistair. Alistair. How's my best mate today? Bardzo dobrze, zobaczymy jak ty się trzymasz. Uff. Poślizgnął się i obił sobie plecy, to jednak nie załatwiło sprawy. Trzeba to poprawić. Powinienem się tu rozejrzeć, aby znaleźć rozwiązanie. Nie. O! Ło! Zrób to! Do it! Do it! Just do it! Tak się stłukł, że nie mógł wstać, a tu nagle o. Nieszczęśliwy wypadek. Zdecydowanie. A ten Lucius wygląda jak stara babcia jakaś. My lucky number 666. Sześciu zabitych. Teraz Jovita. Teraz Jovita. Mr. Wagner, this is Wayne Preston from the Herald. I wonder if I could ask you some questions about the recent deaths at Dante Manor. This is a private line. How did you get this number? Five deaths within a few months is quite a sensational story, Mr. Wagner. The public needs to know. Winter Hill Police Department. This is Senator Charles Wagner. Please put me through to Detective MacGuffin. The press are closing in on this, Mr. MacGuffin. I have an election coming up, and I can't let this get out of control. I sympathize with you, Mr. Wagner. These journalist types are like vultures around every sad case I get. They just love tragedies. But what can we do? It's a free country. I need to keep this out of the papers, Mr. MacGuffin. We've had a run of bad luck. It's as simple as that. The stakes are high, and I'm under a lot of pressure to clear this up. The pressure is on both of us. Your mess is making the precinct look like a joke, and my superiors are not going to take it lightly. Yeah, well, you won't know the half of it unless you get this wrapped up. Is that a threat, Mr. Wagner? That's not something you want to find out. A couple of phone calls can do wonders.
Detective MacGuffin. A word with you, please. How did you get in here? You're working the case here at the Wagner Estate. I'd like to ask a few questions about the series of unusual deaths that have occurred over the last few months. Now listen to me. You leave those people alone. They've had some bad luck is all. They're nice people, and they need space to get over their losses, okay? And if I find you anywhere near this house again, I'll run you in. You got it? I was almost ready to bring in the Latina maid. I was planning on searching her room, hoping to find a bottle of rat poison or a padlock. But suddenly, it was too late. Seems that Tom Wagner, brother of Charles, had an affair with two of the maids. I guess one of them found out and wasn't happy about it. Can't really figure out what they saw in that guy. I mean, he was mooching from his brother and doing God knows what in his dirty little film room. When we searched that room, it was a sick pervert's nest. I mean, they had a kid in that house. Little did I know about this kid. Romans ze śmiercią. Wow, ostre były te rozmowy. Szczególnie tego ojczulka z tym porucznikiem. To chyba mnie bardziej urzekło niż ostrzeżenie porucznika skierowane do dziennikarza. To raczej było takie... Było. Nie mam tu lowelka! Gdzie jest mój lowelek? No dobrze, to muszę się teraz zająć pokojówką Jovitą. No cześć! Siemoneczko. O, no cześć! Siemoneczko. Muszę się spotkać z wujkiem, a wujek jest w ciemni, znając życie. No ta, wszystko jasne. Czy mogę to wrzucić na jakąś projekcję czy coś? Nie. Pussy Bunters. Lepiej. No dobra, czy ja mogę coś tu znaleźć? Nie. Czyli tutaj wujka nie ma. To muszę go gdzieś znaleźć. Zaczynać od dołu czy od góry? Chłodnia jest już czysta? Jest czysta. Ciekawe, gdzie może być wujaszek. Prawdopodobnie z drugą pokojówką. To jest ładne pomieszczenie. Jeszcze tego domu za bardzo nie ogarniam. WC. Tu gdzieś jest chyba, tak? Pokojówka. A nie, to na półpiętrze było. Dobra, już pamiętam. Zawsze będę tak szukał, a to tutaj, o. To jest ojciec naszego ojca. Co się tak niechlubnie o nim wypowiadał. O, siemka. Jovita. O. Jest. Nie, o to chodziło. God damn. Hello, Lucy. Have you seen your Tio? Your Uncle Tom? If you see him, can you let him know that I'm here?
Ten jak pracuje. Dobra, wystarczy. W gabinecie dziadka aparat. A gdzie jest gabinet dziadka? I tutaj chciałem się dostać. Wydaje mi się, że jak gdzieś gabinet dziadka, to tutaj. Tu jest WC. W ogóle w życiu tu nie byłem po tej stronie domu. Tylko tu. Dobra. To jest gabinet ojca. Co on tu skarpetki nawet ma? On tu mieszka? W tym pokoju? Rysunki od Luciusa prawdopodobnie. Tu czysto. Tu są schody, tak. Tu nie ma nic. Więc jeszcze tylko tutaj koniec domu został, tak naprawdę. On miał lekcje prywatne. He says that you really have been bothering him. You know how he likes his privacy. Grown-ups are talking now. We'll continue our studies later. Okay, what could you do next? See if there's any dirty laundry around and take it to the laundry room. Remember, sort it in the right baskets. Pogadaj ze mną. On nie chce ze mną gadać. Hello there. Yes. Everything seems to be going well. Wszystko idzie jak należy. Dziwne spostrzeżenie, bym powiedział. Tak jakby miał układy. Secret door. Wine cellar. Jak on to ma na biurku, ja czuję, że on jest w to wszystko zamieszany. Jest jakimś kultystą i przez niego jakby to wszystko się wydarzyło. To jest takie... O, jest. Dobra. Ogółem, tak na... Nie wiem. Jakiś taki lewy jest, nie? Nie wydaje wam się? Jakiś taki kurde lewy. No ale dobrze. Przynajmniej mamy... sojusznika, on o wszystkim wie, czyli prawdopodobnie on se wymodlił albo miał jakiś pakt z diabłem albo po prostu sobie wymodlił, tylko nie wiem jakim cudem, czyli ten nasz dziadek jest ojcem Lucyfera, w sensie tego diabła, czy po prostu to jakieś było sprzężenie historii. No tak jeszcze tego do końca nie wiem, ale prawdopodobnie niedługo się dowiemy, co i jak. Aha, w aparacie nie ma filmu. Teragit. Pobądźcie jeszcze chwilę w samotności. Have you seen Lord Tio? Your Uncle Tom? If you see him, can you let him know that I need to talk to him? Hello, Lucy. Hello, Lucius. Jeszcze nie wszystko? O, właśnie. Okej, tak jakby...
Coś muszę jej tu jeszcze podrzucić. No tak. To nieźle. Wow. Widziała zdjęcie i pobiegła wypłakać się na balkon. Teraz jest psychicznie wycieńczona, powinienem to wykorzystać. Widzicie? Teraz dopiero mogę to jakby wykorzystać. I teraz ta podpowiedź była w dobrym momencie, czyli że wiem, że pobiegła na balkon i że trzeba będzie coś z tym zrobić. Teraz jest git. Ups! Ach, te czarne oczy się robią. I telemark. Przepraszam. It seems we've found an obvious culprit in Miss Jovita Muñez. The missing padlock from the cooler, the rat poison, it almost seems too convenient. Why are you telling me this? It's not like we were close or anything. Well, we have a motive too. Pictures of you and Susan Myers and, how should we put it delicately, flagrante delicto. It seems your involvements with the staff are a little too tangled. What? I knew nothing about this. You mean she did all this because I had a fling with Susan? Oh my God! What have I done? Tom hasn't done anything. His indiscretions may have led to this, but he would never have put them up to it. There's no reason for it. Look, this whole thing is a freaking mess, and I'm trying to put a cap on it. So both of you listen good. Jovita was stealing from the house. She poisoned Agnes because she was onto her. We'll ignore all the indiscretions in the report for the sake of your family. Whatever it takes, Detective. We want to put this all behind us. I'll straighten Tom out, but I don't think I'll be able to save my campaign at this point. The press will have a field day. Well, there's nothing I can do about that, Mr. Wagner. But they won't get a story from me. I'm just trying to make a living. We'd finally managed to close the case, or so I thought. Seems like she had been behind every death so far in the house, except the butler. It kept bothering me. Could that really be an accident? Every path we took on the case left me uneasy. Then, right on time, a month later, it happened again. It looked like another suicide. It might have been me who pushed him over the edge. And for that, I am ashamed. To by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że wam się podobało i zapraszam ponownie na kolejne odcinki z Luciusa, Drug Dealera oraz ze Szkerików na kanale. A ja przypominam o zostawieniu łapeczki, komentarza i subskrypcji z dzwoneczkiem oraz zapraszam na Twitcha do zostawienia followa oraz na Discorda. A ja się żegnam z wami Wiśnią, Wiśnia Szeryki i do zobaczenia w następnych odcinkach. Cześć!